Powiadomienie, głośność ustawiona na 0%. Wygląda siesta. Pokulacyjna. Jak już powiedziałem raz, niech się bawią buldożki. O ile lepiej. No co, już? Nie drażni psów, bo właśnie nauczysz drażnienia i one potem będą albo gryzły. Dobry Domik, dobry. Widzisz, już się zaczyna gryźć po rękach. Nie wolno, nie wolno. I zobacz, widzisz, czego uczysz. Ale szybko, patrz, jak szybko zapała. No właśnie, widzisz, czego uczysz, czego uczysz. Nie wolno, nie wolno. Lola, nie. Fe, nie wolno. Ale kurczę, tylko raz trochę pokazałem lekko. No i wystarczyło, i dlatego bardzo mówię. Bardzo, oświadczam, tak bystre, tak mądre są, że nie wolno. Ała, boli, boli. Nie wolno, nie robisz, nie wolno. No właśnie mów, że nie wolno, a nie... Nie wolno. Nie wolno, nie uczymy. I tutaj Tomek mówi, że słuchajcie, że ona zje do jakiegoś okresu i zostawia. Na szczęście, jak na szczeniaka 4-miesięcznego, nie jest mega łakoma. No ale rzeczywiście wygląda znaczy, jest bomba. Łakoma, bardzo łakoma. Ale wygląda... Tylko, że po prostu ona zje, no po prostu już więcej jej nie wchodzi. Bo już jest za gruba w tym momencie, jest większa niż w ogóle cała. No połóż się. Ma brzuch, ma. Połóż się. Zobacz, jak mi łapek rośnie. No. Łepek, on ma łeb, a nie łepek. Sagan. Lola, nie wolno, nie. Ty, jak on ścisk ma. Nie, uspokój się. Ale już, dobrze, Domuś, dobrze. Nie wolno. Nie wolno, gruba. Nie wolno. Nie wolno. Ale ty już odmienisz. Ej, bo miał krost na twarzy. Ty powinieneś gdzie spać? Na podwórku czy w budzie? Gdzie powinieneś być? Bawcie się razem. Pokaż. Ona teraz mu nogę podgryza. Najlepszy gryzak, najlepsza zabawka. Najgorsze, że ona teraz ma manię gryzienia wszystkiego. Wszystkiego, kompletnie. Co nie złapie, to po prostu gryzie. I najgorsze jest to, że ja się boję, że ktokolwiek będzie... O, teraz spadnie. Dźwięki kiwają, chodzi. Tak sobie śpią ze swoim panciem Crazy Tommy, nie? Jeszcze jak dojdzie Batman kot. Jest wyjątkowo zadziora. Czekaj, co to będzie? Są to się boję. Jak to będzie? Jak będą dorosłe? Dorosłe, tak. To, na, no to może wszystko być, zależy od ciebie. No może być do innych zwierząt różne. No dlatego trzeba chodzić z nimi cały czas między psy różne. Nie pozwalać nawet dla niej jakiego małego pieska, żeby szczekał na inne psy. Bo ja ci na, tu się na grupie jednej wykucałem. Pani jedna pisze, bo ja mam kundelki ze schroniska. A ja powiedziałem, ała, Lola, nie bo. Nie wolno, nie, to się nie bawimy. A ja powiedziałem do niej, że to nie znaczy, że mają tak się zachowywać. Poćwiczcie nas psami w takim razie. Idźcie do behawiorysty. A poza tym w schroniskach dla psów powiem behawioryści, z którymi się pewien raz w tygodniu spotykać. Przez jakiś okres, paru miesięcy. Nawet to jest symbolicznie 20 zł, nie, bo oni by mieli przynajmniej na schronisko dla psów,
a pies będzie prawidłowo wychowany, spokojny, nie będzie problemów z tym psem, a nie, że się jedno rzuca na drugie. A jednak Tomek, on musi nosić kaganiec, wiesz, bo w razie, by nawet jakiś mały piesek podskoczył, coś by się stało, to my odpowiadamy jednak, jako psy Molosa. Nieważne, że to mały zaczął. I to by było na tyle. No. Patrz, chodź. No zagryziesz go, no Boże. Kupcie, daj ty mały kaganiec, kupimy. Pierdziel? Co? Co? Teraz mnie całujesz? No. Chcesz pomachać? Pa, jestem wielka suczka agresywna. O, nareszcie zgrzeczniałaś. Widzisz? Widzicie? Dałem lekko jej w nos. Już się uspokoiła. Ona nie jest głupia. Nie mówcie, że mały piesek tu, bo to mały piesek. Nie. To jest cwana dupka. Ale jak szybko rośnie skubany. Nie uważam, że wcale głupich poglądów nie mam od tego zacznienia. Bo to od nas wszystko.